ciemne okno. Po co to zbudowano? Wszędzie miedziane antenki. Tutaj kolejne zadeszło część. Tutaj schody w dół. Co jest w podziemiach tego kościoła? Nie wiadomo. Może wejście do tunelu albo jakiegoś baru. Warto znać takie miejsca. Kółko. Inny budynek, a tyle tajemnic. To najstarszy kościół w tym mieście. I te dziwne miedziane antenki. Ciekawe, co było kiedyś na miejscu krzyża, może nic. Środek jest całkowicie drewniany. Wydaje się, że był bardzo zniszczony podczas wojen. Wnętrze jest nowe, ale mur został. Do czego służyła ta rozeta? Dzisiaj tam są organy. Jak wszędzie. No, ciekawe. Nie wiedziałam nigdy o tych podziemiach. Dopiero dzisiaj je znalazłam. Jakoś tak się nie da. Nie zwraca uwagi. No ale niepozorne miasteczko na Mazowszu. Takie ciekawe rzeczy można znaleźć. To nie jedyne takie. Duży kościół, dosyć nowy, ale mamy tutaj tajemnicze wejście do podziemi, więc zawsze zamknięte, nikt nie wie, co tam jest i czy było tu przedtem, przed budową kościoła. Kiedyś tu był plac, kościół zbudowano na plan, wzór zagranicznej katedry, też jest bardzo ciekawy. Ale te podziemie, zresztą podejdziemy bliżej. Wystarczy porównać cegłę. Tamta jest nowa, gładziutka. Ta jest bardzo stara, taka poczerniona. Coś po niej szurało. I to bardzo mocno. Klamka jest wysoko, ale w wysokości nie wydaje się zwykłe. Drzwi są tak na... To jeden z tych budynków, o których mówiłam wcześniej, zanurzonych w jedną kombinację, może przynajmniej jedną.
widać, że te okna kiedyś były niższe. To nie są piwnice, tylko oryginalny parter. Jeszcze na starych zdjęciach ten budynek ma niżej podłogę. Przynajmniej 2 stopnie. No tutaj widzicie. Od razu wchodzi się do budynku. Widziałam zdjęcie, na którym tam tu są 2 stopnie w rzeczywistości i tu było jeszcze z metr. Zobaczcie coś ciekawego. Tu są sady. Wejście. Ciekawe dokąd. Taka ciekawostka. Budynek został przebudowany. Ta starsza część jest ceglana. Tam widać na dole zakopane w połowie piętro oryginalne. Wszystko jest dobrze opracowane, nie ma dostępu. Żeby się ktoś nie zaczął zastanawiać, dlaczego tak jest. Znowu jeden ze starszych budynków. Nadbudowana jest ta lewa część otynkowana i to takie pięterko. Oryginalnie był niesymetryczny. Nie jest łatwo filmować z zapłotu, ale widać. W ogóle pozdrowienia dla Rady Menesa. Minutę temu zaatakował mnie pies. Chyba taki peszek ludzi filmujących nie te budynki, co trzeba. Ale ja lubię psy, więc się go szybko obłaskawiłam. Tylko na szczepę. To inny budynek w remoncie. Z takimi okienkami w przyziemiu. Remont jest dosyć niespodziewany. Zaczął się w tym roku z nienacka, chociaż zabrakło pieniędzy na remont innego budynku. A tu się dziwnie znalazły. Tu jest znowu wejście. Widać, że coś było niżej. Proszę. Wszystko rozgrzewane. Wykrute. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj przykład podziemny, który był kiedyś nad ziemią. Muszę zobaczyć, to jest metr. Oczywiście ogrodzone, to jest ten budynek, na którego remont zabrakło pieniędzy. No, nawet jeszcze się otwarło. Może się uda wejść. Podziemia. Ciekawe, czy coś będzie widać. Są dosyć wysokie. Mam nadzieję, że tu nie ma alarmu. Tak ciemno. O, na szczęście mam latarkę. Wygląda trochę jak wejście do schronu. Wchodzę po jakiejś glinie. Dużo pajęczyn. Glina. Sama glina, wyobraźcie sobie. Co my tu mamy? Okno. Zamurowane okno. Wyobraźcie sobie, to było okno. Metr pod ziemią. Niestety jest ciemno. Mój aparat nie łapie ostrości. Ale widać wyraźnie, że było tu. Okno tylko zostało zamrożone. Dalej nie ma przejścia. Ale to było. Tu mamy wyjście. Normalne pomieszczenie. Ale wszystko w glinie. Glina, 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 glina.
widać, że remont się w zasadzie nawet niedobrze nie zaczął. Tu jest zabezpieczony dach, wrzucone jakieś cegły, nic więcej. Tu wygląda dosyć niewinnie. Tak jakby w ogóle nie miał piwnic, a ma. Jest całkiem przyzwoita kondygnacja niżej. Ale okienek nie ma. Bardzo wysokie drzwi. O wiele wyższe niż człowiek. Ja jestem wysoka, a proszę zobaczyć mam klamkę na wysokości oczu. Wejdę. No, trochę niżej. Ale drzwi są bardzo wysokie. Idziemy do mnie. Mam nadzieję, że mnie stąd nikt nie wygoni. Ale na szczęście jest weekend. Wakacje. Sądzę, że tu widać, że wszystko przeskalowane i to mocno. Ogromne okna. Wszystko zarośnięte, ale to od niedawna. I widać, jak się teren obniża. Nas interesuje ten budynek w oddali. Zaraz do niego podjedziemy. Ten nawet nie udaje. On po prostu jest niżej niż ulica. Piękna cegła. Kto to zbudował, kiedy oczywiście nie wiadomo dokładnie, po prostu było.